Halo, hej, cześć, Wdorski, bardzo serdecznie, ze strony X3, tak, witam was w kolejnym odcinku, w końcu, z Dead by Daylight, ale dzisiaj sobie przeglądniemy tylko, moi drodzy, najnowszego Rifta, który wyszedł. Wiem, że DBD nie ma od dawna na tym kanale, wiem, że dużo osób, większość tutaj jest z Dead by Daylight, dlatego po prostu sobie tak zareagujemy i przedstawię wam te nowe skinki, które są w karnecie, sam ich jeszcze nie widziałem, moi drodzy. Wiem, że są o Pladze i o Billabongu, jeżeli dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie. Także zobaczymy, no właśnie tak średnio z tymi filmikami, zawsze było więcej jakichś czy to do czytania albo coś, ale zobaczymy jakie są skinki, może do DBD wrócimy, może dokończymy serię adeptów, bo wiecie, 20 rangę to będzie easy już z tymi czempionami, którymi nie umiem grać. No i tak, zaczynając, sprawdzimy sobie zwykłego, o, zwykły, o, dobra, już widzę, że ciekawie się zaczyna. Teraz tak, zwykły tutaj Rift. Za darmo sprawdzimy sobie i oczywiście ten płatny, wpierw płatny. I się po kolei będziemy jechać. To jest tułów do niej. Nie wiem, czy to jest z tego Cinematica, chyba tak. Ma fajnie, jak on to jest cały set z Cinematica i będzie jechał z Cinematica, to jest mega spoko. Dobra, spoko, fajnie to wygląda. Złoto-czarne, jestem fanem. I to jest do Kate chyba? Czy nie do Kate? Do Kate, ulala. Hot as fuck. Się bez przesady, ale nice, ładny, ładny, ładny. Ładny tutaj, kurde. Nie wiem, co to nawet. Szmata normalnie zawinięta wokół tej. Przepraszam za mój kaszel raz na jakiś czas, no wybaczcie, tak już. O, a to fajny czarmik. Nie powiem. Nawet zacny. Dobra, tutaj mamy oczywiście te, wiecie, czarmików. To nie będziemy sobie sprawdzać, kurde, nie wiadomo jak wiele. Tylko to takie może fajniejsze. O, czarmik szafka, nice. Co to jest? O, ciekawy ząb z kory. No, interesująco. Nawet fajnie, taki wygięty ryj, nawet nieźle. Skin do, czapka do Billa. Okej, okay. Nieźle, niezłe, takie zwykłe troszkę. W ogóle wiecie, Bill, wow, postać z gry ma te Rifta swojego, niesamowite w ogóle, to jest naprawdę nice. Do Blighta jakiś granatowy po prostu kapturek. Spoko, ja mam tam swoje i tak sety do Blighta, to nie jest jakieś mega OP. Z Lefta oczywiście, no właśnie, fajne, fajne. A miło całkiem. I rysowe spodnie, do kogo to są? Aha, wow. No takie dupy nie urwa, powiem szczerze. Jakiś czarmik tutaj lepszy. Okej, nawet zacny. I teraz tak. Dziki topór bojowy do Huntresski. Całkiem fajny. Muszę przyznać, całkiem przyzwoisty. Taki, tak, przyzwoity, przyzwoity. Takie, tak, całkiem fajny po prostu. Dobra, lecimy dalej. Czy to jest Kate? Cały set plażowiczki ma. Co ona ma tutaj pomiędzy? Ma takiego kitka chyba. Ale spoko, ładne włosy. Tylko, że no prawie jak zwykłe są. Ale cóż, lecimy dalej. Tutaj do tego Blighta po prostu granatowy set. No fajny, ciemno-niebieski taki, ja lubię takie kolorystyki, więc nice. To jest do traperka, czyli set do trapera. Lala, ale to jest bardzo ładna broń, mi się podoba. Taki topór. Nice, to jest gitufa. Dobra, klodetka, naturalny luz. Widzę, że skiny, kurde, takie summertime, że tak powiem, okulary i ten. No ciekawy, ciekawy, ładny nawet. O, koniec, o tak. O Boże, to jest mega ładne, przyznaję. Nienawidzę grać plagą, dlatego adept będzie śmieszny nawet na tych 20 rankach, co czuję, ale ta maska, co jak co, jest bardzo ładna. Też bez kamerki, bo nie chcę, kurde, tutaj zasłaniać wszystkiego, a też mój szpetny ryj, po co macie widzieć, ale ten secik do plagi, co jak co, nie lubię plagi. Nie umiem nim grać, nią grać, ale jest bardzo ładny. Okej, do Jane. Jakiś headgear. Prawie nie widać różnicy, ale dobrze, niech będzie. Figurka Billa Overbecka. Okej, spoko. Kaszelek. Pomocy. Umieram, proszę państwa. To prawie. Chyba nie ma różnicy. Przepraszam was za ten kaszel, naprawdę. Co to jest? Okej, to chyba do. No nie wiem, może nawiązanie do Trickstera. Nie wiem, co to jest. A, okej, to jest bardzo fajne ogólnie, ale to jest. Można dokupić. Można kupić, ale jest za darmo. Za 31 poziom, kurde, karnetu za free, więc. Nice, I think this is good buy. Okej, i po prostu taka spódnica, powiedzmy, ala hawajska do Kate. To jest cały set Kate'ki, można skończyć na 31 poziomie, moi drodzy, także. A to jest do trapera pewnie. Tak, czyli na 39 cały set do trapera, ale to płatne już. O, nawet fajne. Spoko, taka, nie wiem jak to, lekka spódniczka, no właśnie, do pani. Kasir, Zarina, do Zarinki, Boże, już prawie nas, tak dawno nie grałem w DBD, że nie pamiętam, na surwów, co jest. Okej, a tutaj oczywiście symboliczne drzwi, jak się zamykało, jak ktoś grał w Lefta, to ogarnia. O, okej, bandana dla pana Jeffa. A to jest spoko, ja lubię bandany ogólnie, więc jakby, no nice, fajne. Mało zmienia, bo tylko bandana na mordę, ale spoko. Nasrane takie wygaloty trochę, skinek, tramposze. Do klodetki za free, okej, nieźle.
Ula, o, ej, ale to jest fajne, wiecie co, jak graliście w Blair Witcha, to możecie zdać taką postać, jak byliście może na moich streamach też, kurde, na Twitchu, albo oglądaliście na tym, on wygląda jak Carver, moi drodzy, naprawdę, te takie trawa, o mój Boże, bez beki, on wygląda, bo teraz jest w ogóle nowe skiny, Blair Witch jest wiedźma i cały ten set by wyglądał coś czuję jak tak troszkę jak przynajmniej ten tułów jak Carver z Blair Witcha właśnie z tej gierki. Ja pierdzielę, ale zarąbiste. Ej, to mi się podoba, bo o, proszę bardzo, kaczuszka. No bo grałem w gierkę, mam sentyment, także no fajne, podoba mi się mega. Spoko. Co my tu mamy? O, do Felixa, do Felixa. O Boże. Zarąbiste, ale chyba mam czy nie? Mam chyba tu kupiony nawet. Ja mam przecież chyba do Felixa seta swojego super. Jakiegoś. Dobra, co my tu mamy? Średnio mi się podobają. Może nawet niezłe te spodnie do Jeffa, ale dupy nie urywa. Okej. Okay. Czy to jest do Huntresski? Tak. O, fajna kolorystyka. Czerwony, tak plus czarny, bardzo ładnie się prezentuje. Nie powiem. Czy to jest do Deathslingera broń? Ulala. No, zobaczymy zaraz. To jest Jane, tak? O, ten secik, to wiecie, to żółty secik, to sobie tak. Się fajna, spoko, może być taka koszuleczka, czy tam marynarka, czy tam Hugo wie co. Ale no dobra. Koniec torów. Broń do tego. Czarny, srebrny kolor, okej, okay, myślę, się jest spoko. Taka po prostu clean w miarę, powiedzmy. Nieźle. Co my mamy tutaj? Do Billa. To wygląda jak na prestiżu prawie, ale no takie trochę inne może, no ale to. Jestem pewien, że w pełnym secie by wyglądało bardzo ładnie po prostu, tak? Dobra, lecimy dalej. Ścieżka do sukcesu, Felixik. Okej, okay, po prostu takie tylko, prawie jak zwykłe, tylko że jaśniejszy niebieski ten kolor. Dobra, tutaj mamy panią Zarinkę. Ciekawe, nawet tutaj złoto jakieś, kurde, takie rozpuszczone włosy, a little bit. Okej, okay, nawet nieźle. Koszulka do cięcia w śniegu. A, jest set do tego pana za prestiżowy, ale to taki secik, to tam mi się aż tak bardzo on nie podoba. Ja lubię, oczywiście to jest mój main, Deathslinger, ale no ja bym chciał ultimate skina do niego, jak kiedykolwiek by jakiś wyszedł autobuy, to by był naprawdę, mówię wam. Chyba, że będzie mi się jakoś mega nie podobał, to też tego doktora bym chciał sobie kupić naprawdę. Ej, chwila, omów to. Do klodetki. Bluza, taka... Nie wiem, to nawet nie jest biustonosz, to jest jakaś koszulka na biustonosz, nie wiem co to jest, ja się nie znam, nie jestem kobietą. Także no, ale no całkiem git. Pozłacany koziorożec. To jest akurat, no fajny. Fajny czarmik, podoba mi się. Przedostatnia strona. Plakat redukcyjny, no okej, to jak się ładowało się do gry w Left 4 Deadzie. Takie plakaty były, czy to jest ten? Boomer właśnie, kurde. Dobra, lecimy dalej, do Felixa. No to jest spoko nawet, nie powiem, tylko wolę inna kolorystyka byłaby chyba lepsza według mnie, ta tak średnio mi się podoba, ale nie jest zła. Kurde, tutaj boomera mamy eleganckiego, proszę państwa. Właśnie. Ostatnia strona, czyli tak, czy to jest set do... Nie, to jest Bill na maksymalny poziom, okej. Okay. No i tak, ryj do Deathslingera. Czy to jest Mr. X? Dobra, nieważne, już Resident Evil, wiecie, te DLC, co wyjdzie, jakieś nowe, probably będzie Resident Evil. I to wyglądało mi jak czapka i po prostu morda pana Mr. X'a. A to jest po prostu lampa. Ja pierdzielę. No patrzcie tą miniaturkę, jak się tak przyjrzycie, taki kapelutek tam na górę i szare, to wiecie, tamten był szary Mr. X. Ale fajny lampionik, fajny. Tutaj jeszcze ominąłem gorączkę złota do toy. O, ciekawy design, że jedno tutaj... okej, okay, całkiem fajne. Co my tu mamy? Ostatnie. To jest do Jeffa. Się ostatnie, przedostatnie. O kurde, a to jest, to mi się podoba. Wow, jakiś gladiator normalnie. Tutaj takie kolce, tutaj ten. A to akurat jest fajne, to akurat jest miłe. Dobra, zobaczmy, czar ma na maksymalny level. Krwawy księżyc. Okej, okay, jakby nigdy nie byłem jakiś mega fanem tych czarmów, więc to zacznijmy od tego. I do Billa ten mundur. No spoko w miarę to jest, nie powiem. Myślę, że ten właśnie cały set w jednym był ładnie. Ładnie by się prezentował. Ile kosztuje przepustka? 1000, nieprawdaż? No właśnie, ja nie wiem, czy ja to kupię. No ten trapper tak kurde jest fajny, nie? Ogólnie ten Blair Witchowy trapper, kurde, nie powiem. Tylko to bym musiał zobaczyć, czy wbije. Jak wbije, to może coś tam kurde ten. Ja teraz będę też tak rzadko gram, więc nie wiem, czy ten karnet aż tak bardzo. No najbardziej przyznam szczerze, dosłownie teraz z ręką na sercu. Wiem, że ja ostatnio tak będę też kompletnie nie gram. Ale jedyne, co bym chciał z tego karnetu, to właśnie tego traperka, kurde, no. Ale no, skinki są spoko. Także nie narzekam, też jak ktoś właśnie nie widział,
To pokażę wam tego skina, ale widzieliście raczej ci, którzy są fanami, kurde, te nowe skiny właśnie, czyli Blair Witch właśnie, Wiedźma, która jest naprawdę spoko. Fajny w ogóle ma tu właśnie sam nawet, kurde, taki jakiś, nie wiem, wygląda strasznie. Jeszcze ma tutaj oczywiście logo Blair Witcha, więc też spoko. Huntresska jest po prostu nieziemska, nawet chyba lepsza od doktora mi się wydaje, mimo to, że wolę grać doktorem, ale ta Huntresska, ten ryj jej, po prostu jest naprawdę mega, mega, mega ładny skin, po prostu nieziemski. I oczywiście ten doktorek, który jest też niesamowicie ładny według mnie. Piękny skin, kurde, oczywiście legendarny, kurde. Więc no, myślę, że kiedyś sobie go może załatwię. Z chęcią, albo może kupię za darmo. Nie wiem, zobaczymy. Ale no, kończę ten odcinek. Jeżeli się oczywiście to, tutaj taki przegląd podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja może wrócę za niedługo z jakimiś odcinkami z DBD, kto to wie. Sprawdzimy, jak ta gierka tam się wygląda po czasie przerwy takim dłuższym. Także no, trzymajcie się, do następnego i pa pa.